Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Patrzę na zegarek i postaram się zachować wszystkie reguły tej mszy świętej transmitowanej przez telewizję Polsat. Chciałem bardzo gorąco i serdecznie w imię Jezusa Chrystusa, który jest drogą Kościoła, pozdrowić wszystkich uczestników tej Eucharystii. Najpierw zwyczajnych uczestników każdej niedzielnej mszy świętej o tym czasie, parafian, wszystkich uczestników przez telewizję, a dzisiaj nade wszystko dołączonych do Was pielgrzymów do Częstochowy, tak zwanych siedemnastek. Widać wyraźnie, że Kościół jest dzisiaj dużo bardziej napełniony niż w każdą zwykłą niedzielę. Może dla parafian i dla telewizów słowo wyjaśnienia, skąd się wzięły i co to są tak zwane siedemnaste czy siedemnastki pielgrzymki warszawskiej. Kilkadziesiąt lat temu z pielgrzymki paulińskiej wyodrębniły się siedemnastki, które początkowo szły jako grupa akademicka. Wypada tu wspomnieć księdza prałata Uszyńskiego, kto warszawiakiem to wie, kto to był, ale także księży palotynów, którzy byli od początku z tą grupą akademicką, studencką związani. Z biegiem czasu, już bardzo dawno temu, żeby nie wchodzić w szczegóły, ta siedemnastka się podzieliła na liczne grupy, stała się bardzo liczna, pielgrzymuje razem z pięcioma pielgrzymkami warszawskimi, które wyruszają wczoraj i dzisiaj równolegle, ale osobno. Przewodzą jej księża palotyni, dlatego serdecznie ich witam dzisiaj, księdza prowincjała i nie tylko, księdza Parzyszka, stary pielgrzym tej właśnie grupy, który jest tutaj obecny. I chciałem powiedzieć, że to pielgrzymowanie w tym roku się odbywa w sposób szczególny w łączności z Młodzieżą Świata, która w liczbie ponad 1,5 miliona w tej chwili kończy Dni Młodzieży w Lizbonie mszą świętą, którą sprawuje papież. Te słowa, hasła, które towarzyszą Lizbonie, Maria udała się z pośpiechem w góry. Mogą spokojnie być także hasłem włączności waszej pielgrzymki. Pośpiesznie udać się w góry, tak jak Maryja do Elżbiety, po to, żeby głosić Ewangelię, po to, żeby dziękować i po to, żeby pomagać. To wszystko jest Kościół. A drogą tego Kościoła jest Jezus Chrystus i człowiek, dla którego Chrystus ten Kościół ustanowił po to, żeby człowiek został zbawiony. I w tym duchu pielgrzymi wyruszają, dziękuję za to osobiście bardzo, że od wielu, wielu lat, jak jest czynna ta bazylika, a nawet jak jeszcze nie była czynna, wyruszają z opatrzności Bożej do Częstochowy. Przyszedłem te parę słów powiedzieć, ale przede wszystkim przyszedłem, żeby was wszystkich, a wśród tych wszystkich szczególnie gorąco pielgrzymów, pobłogosławić na ich pielgrzymowanie. A zatem Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jesteśmy o czasie.